Cześć, tu Kasia i witam Was na vlogu Grupy Wydawnictwa Poznańskiego Wydaje nam się. Jak co miesiąc prezentujemy Wam najlepsze, najciekawsze, najważniejsze premiery danego miesiąca. Mimo że jest środek wakacji, wszyscy Wy jesteście na wakacjach, ale my cały czas pracujemy i wydaliśmy dla Was całe mnóstwo książek. Zarówno tutaj mam bardzo dużo książek, zobaczcie, ciężkie, grube. Idealne na wakacje. Jest ich tak dużo, że poprosiłam moich redakcyjnych kolegów i koleżanki, żeby opowiedzieli o najważniejszych premierach Wydawnictwa Poznańskiego, czwartej strony kryminału i Winidia. Bądźcie do końca, ponieważ czeka Was rozdanie, w którym będziecie mogli te cudowne książki zgarnąć. Także bądźcie z nami. Zaczynamy od czwartej strony kryminału. Ze mną jest Greta, która opowie o najgorętszych premierach lipca. W lipcu koniecznie musicie odwiedzić Osiedle RZNiW Remigiusza Mroza. Jest to powieść, która przeniesie nas we wczesne lata 2000, gdzie poznamy Deso, nastolatka, którego życie nie rozpieszcza. Deso to chłopak, którego wychowuje babcia. Nie jest im łatwo wiązać koniec z końcem, jednak to nie jest jedyny problem, który Deso musi pokonać. Pewnego dnia Deso śpi w domu, kiedy otrzymuje SMS-a z nieznanego numeru. Ktoś pisze, że się boi. Deso odzwania, jednak nikt nie odbiera, słyszy jedynie trzaski. Chłopak zastanawia się, kto do niego napisał, ale nie może namierzyć tego numeru. Dopiero następnego dnia, kiedy przychodzi do szkoły, okazuje się, że zaginęła koleżanka z jego klasy i wtedy do Deso dociera, że SMS był wołaniem o pomoc. Czy chłopakowi uda się pomóc koleżance? Musicie koniecznie przeczytać, żeby się tego dowiedzieć. Mróz jak zawsze trzyma w napięciu, ale to chyba Mróz w totalnie nowym wydaniu. Czegoś takiego jeszcze nie było? Tak, zgadza się. I nie bez powodu jakby mówimy o tej książce, że jest to Remigiusz Mróz, jakiego nie znacie. I zebraliśmy już pierwsze recenzje i te słowa nasze są potwierdzane, więc koniecznie sięgnijcie po tę książkę i przekonajcie się o czym ona jest. Powiedz nam, kiedy jest premiera? 15 lipca. Właśnie. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w lipcu, jeśli chodzi o czwartą stronę kryminału. 1 lipca miała premierę książka Pod kluczem Ruffwer, thriller, który zbiera świetne recenzje i który czyta się w jeden wieczór. Potwierdzam, bo sama to przerabiałam. Przechwytuje. Kasia przechwytuje. 15 lipca premiera 7 ofiary Aleksandry Marininy, klasyka gatunku i coś, bez czego nie możecie się obejść tego lata. Który też tom Maryniny? Bo to już chyba w dziesiątkach idzie, co? Tak. Cała seria liczy prawie 30 tomów, ale uspokajamy, bo książki można czytać bez kolejności i nic się złego nie stanie. I ostatnia, ale nie mniej ważna, to jest to druga książka Joanny Dulewicz, naszej laureatki konkursu kryminalnego Zastraszeni. Po raz kolejny spotykamy się z Patrykiem Wrąskim i Leną Chmiel i rozwiązujemy naprawdę brutalną zagadkę kryminalną. Także jak widzicie, lipiec zapowiada się niesamowicie intrygująco. Będzie tutaj dużo napięcia, dużo akcji, dużo zwrotów akcji, dużo zbrodni, dużo kryminalnych zagadek. Ja Wam bardzo polecam. Nie czytałam jeszcze żadnej, ale mam zamiar przeczytać wszystkie. Serio, obiecuję. Ja będę pilnować Kasię, żeby to zrobiła. Przepytam, nie streści. Tak. A teraz czas na czwartą stronę. Jest z nami Ola, która opowie nam o premierach lipca, których jest bardzo dużo, ale z tego co wiem, Ola, wybrałaś jedną. Tak, będę opowiadać dzisiaj o Daisy Jones and the Six. No to jest wielka, wielka i głośna premiera. Zakochaliście się w 7 mężach Evelyn Hugo i mówiliście, że super, więc jeżeli tak mówiliście, to Daisy Jones to jest po prostu must read absolutny. To jest świetna powieść, to jest powieść, która sprawi, że uwierzycie, że Daisy Daisy Jones and the Six, czyli ten zespół tytułowy, istnieje. No spoiler, no nie istnieje, ale gwarantuję wam, że będziecie szukać na Spotify, ale to nic, bo na Spotify jest specjalna playlista, którą stworzyłyśmy z dziewczynami w marketingu, właśnie z taką playlistą do czytania, do słuchania podczas czytania Daisy Jones i koniecznie, jak już reklamuję, to reklamuję na całego, bo gadżety, to jest książka w ogóle cała obarczona gadżetami, są piny, jest plakat, jest torba, jest piękna, absolutnie. I to wszystko na naszym niezastąpionym i kochanym niesamowicie sklepie, wydaje nam się. A jeżeli chodzi o samą powieść, to jest to niesamowita historia fikcyjnego zespołu Daisy Jones and the Six, który podobno, tak autorka nam właśnie opowiada, rozgrzewał ludzi na koncertach w latach 70. właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jest to historia odejścia Daisy. Daisy grała w zespole, już nie gra, co się stało? To wielka tajemnica i ludzie, którzy uczestniczyli w ostatnim koncercie, tego nie wiedzą. I my razem z autorką próbujemy się dowiedzieć, co się stało między bohaterami, że to odejście stało się faktem. Jeżeli czytaliście Siedmiu mężów, to wiecie, że autorka umie szkicować fikcyjnych bohaterów jak nikt inny, także no Daisy Jones to jest po prostu must read, totalnie letnia historia. A jeszcze powiedz o formie, bo to jest chyba też wywiad, prawda? Tak, to jest wywiad, więc słuchamy tej historii z perspektywy, z różnej perspektywy, ale słuchamy członków zespołu, widzimy taki backstage typowy, więc to jest po prostu super ciekawe i bardzo dobrze napisane. Także jeżeli jesteście fanami muzyki, ale też dobrej literatury, takiej, która trzyma w napięciu i jest świetnie opowiedziana, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę. I po torbę. I po torbę, tak. Torbę. Ona tu jest. Razem z nami. A teraz chwila dla młodzieży. Jest ze mną młodzież w postaci Mileny, która opowie o premierze jednej lipcowej, która ukaże się w Winidia. To będzie przy naszej piosence Klaudii Bianek wspaniała historia o miłości, ale nie będzie łatwo. Mamy tam Antka i Kornelię. Antek ma wspaniałą kawiarnię, a Kornelia się do niej włamuje. Wow! Brzmi to jest sposób gruba na podryw. Historia. No właśnie niezupełnie, ale okazuje się, że z tego naprawdę mogą wyjść całkiem dobre rzeczy. Jest historia miłosna? Jest historia miłosna. Wiadomo. No oczywiście, że no cóż mogłoby się kryć za tą okładką? Tylko miłość. Wspaniała kolejna odsłona serii Klaudii Bianek, więc jestem zachwycona. Czytelniczki już szaleją, już są po prostu podekscytowane. Preordery poszły w świat, więc czekamy na coraz więcej recenzji na to, aby ci, którzy nie sięgnęli po książkę, mogli ją sprawdzić. A książka jest już dostępna w sprzedaży, także zaglądajcie do naszej księgarni, wydaje nam się, gdzie możecie zamówić książkę albo piękną książkę z pakietem, prawda? Dokładnie, wciąż są dostępne zestawy. Preordery, tak jak powiedziałam, poszły w świat, ale zestawy również czekają na Was, więc zachęcamy, żeby zakupić książkę z zakładkami i innymi fajnymi gadżetami, na pewno Wam się spodobają. A jeśli nie Wam, to Waszym zaprzyjaźnionym koleżankom, przyjaciółką, mamą, siostrą, córką, ktoś na pewno się skusi. Świetny pomysł na prezent. Zgadzam się. I na wakacje. Jak najbardziej. Nic tylko czytać. A w wydawnictwie poznańskim w lipcu przeniesiemy się do słonecznej Hiszpanii razem z Weroniką. A wszystko to za sprawą książki Mikołaja Buczaka z Bremesa Spotkajmy się w Hiszpanii, bo w tej książce poznacie Hiszpanię nie tylko taką, w której zawsze świeci słońce, ale taką, w której pada deszcz, jest pełno lasów, w których rosną dzikie maliny. Serio? Naprawdę, tak. To chodzi o kraj Basków, mogę już zdradzić, którego Mikołaj jest wielkim fanem. Oprócz tego będzie dużo o LGBT, o prawach mniejszości, o feminizmie, o tym, jak Hiszpanie radzą sobie z turystyką, czy naprawdę nie umieją mówić po angielsku. I tak, wszystko to, Kasiu, gdyby Cię ciekawiło, to... Ja bardzo lubię Hiszpanię i myślę, że przeczytam z wielką chęcią, ponieważ to chyba jest taka Hiszpania, której nie znamy, prawda? Nie taka z przewodników klasycznych. Tak, Mikołaj odkrywa takie miejsca i takie szlaki, które są bliskie jemu, bliskie jego znajomym i to są takie szlaki, o których nie przeczytacie w zwykłym przewodniku. No i ma też piękne fotografie w środku, prawda? Dokładnie. Zdjęcia są autorstwa Mikołaja, ale też jego znajomych, ale nie zapominajmy o okładce, bo okładka jest fantastyczna, co już wiemy z informacji trochę od Was i chyba możemy pozdrowić naszą cudowną graficzkę Ulę Prangowską. Pozdrawiamy. A Ty masz jakieś swoje ulubione miejsce w Hiszpanii? Ja nigdy w Hiszpanii nie byłam, to znaczy byłam tylko ze sprawą tej książki i mam już listę miejsc, które chciałabym zobaczyć i na pierwszym miejscu jest kraj Basków, zdecydowanie. No właśnie, bo nasze książki wydajemy też po to, żebyście nawet jeżeli nie możecie pojechać do danego kraju, to możecie się udać w podróż wyobraźni i te książki właśnie po to są. Więc w lipcu spotkajmy się wszyscy w Hiszpanii. Ola! I na koniec książki nowości w wydawnictwie poznańskim. Są to Pionierzy Davida McCullaugha, Poparzone dziecko, czyli kolejna książka w naszej kultowej serii dzieł pisarzy skandynawskich, klasyka szwedzka Stiga de Germana w przykładzie Justyny Czachowskiej, no i książka, o której chcę Wam troszkę powiedzieć więcej, czyli Mur duchów Sary Moss w przykładzie Pauliny Surniak. Zobaczcie, jaka piękna okładka, jak się prezentuje. To jest trzecia już książka Sary Moss. Do tej pory ukazały się w języku polskim dwie, Nocne czuwanie i Między falami. A trzecia książka, Mur duchów, jest nieco inna, ponieważ Sarah Moss przenosi nas w sam środek brytyjskiego upalnego lata i towarzyszymy 19-letniej Sylwii, której ojciec zabiera ją na obóz survivalowy, który tak naprawdę okazuje się dominacją mężczyzny nad rodziną, nad kobietami. Sarah Moss jak zawsze drąży temat rodzicielstwa, praw kobiet, równouprawnienia. Jest to świetna rzecz, o której Anna Dziewit-Meller powiedziała, że opowiada o murach, jakie budujemy wokół siebie, bojąc się wszelkiej inności. Bardzo krótka rzecz, ale taka, która skłania do refleksji. Bardzo Wam tę książkę polecam. A oprócz tych trzech książek w lipcu ukaże się jeszcze jedna i będzie to biografia, a mianowicie biografia Tesli, tego słynnego Tesli. I myślę, że dowiecie się z niej masy rzeczy, ponieważ był to geniusz swojej epoki, zapomniany, nieodkryty, o którym tak naprawdę bardzo mało wiemy, bo przyćmił go Edison na przykład. Także koniecznie sięgnijcie po tę książkę. Pokazuje ona nie tylko życie Tesli, ale też tło epoki, ducha czasów. Bardzo, bardzo ciekawa lektura. Jak widzicie, lipiec będzie zaczytany. Mamy dla Was całą masę książek, od literatury obyczajowej, przez kryminały, literaturę młodzieżową, aż po literaturę piękną i literaturę historyczną. Wszystkie te książki nabędziecie w naszej księgarni Wydaje nam się, www.wydajenamsie.pl. A poza tym pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Tutaj gdzieś jest dzwoneczek, na który możecie nacisnąć i będziecie otrzymywać powiadomienia. I tak jak obiecałam na początku, mamy dla Was rozdanie. Zasady są proste, napiszcie nam w komentarzach, na które książki czekacie najbardziej i dlaczego, a my nagrodzimy te najlepsze, najbardziej kreatywne 3 odpowiedzi i nagrodzimy je egzemplarzami książek. Także czekamy na Wasze odpowiedzi, jesteśmy bardzo ciekawi, które książki Wam podobają się najbardziej. I do zobaczenia w następnym odcinku. Miejcie piękne, wspaniałe, zaczytane lato. Jest z nami... Za dużo, Basia, za dużo trochę. To co? Joga twarzy.